Papież przyjął na audiencji prywatnej premiera Timoru Wschodniego, Rui Maria de Araujo. W serdecznych rozmowach, jak czytamy w watykańskim komunikacie, przypomniano dobre relacje między Stolicą Apostolską a Timorem Wschodnim, jak i historyczny wkład Kościoła w tworzenie narodu. Zwrócono też uwagę na współpracę Kościoła z władzami świeckimi na polu edukacji, opieki zdrowotnej i walki z ubóstwem. Na zakończenie spotkania z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem, premier de Araujo wymienił z nim dokumenty ratyfikacyjne porozumienia między tym krajem a Stolicą Apostolską, które obaj podpisali 14 sierpnia 2015 roku w Dili. Porozumienie uznaje osobowość prawną Kościoła i jego instytucji oraz gwarantuje Kościołowi wolność pełnienia swej misji dla dobra tamtejszego społeczeństwa.